Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Karpińska i chciałabym, żebyśmy z okazji urodzin Mikołaja Kopernika nieco dokładniej przyjrzeli się dzisiaj jego matematyce, ale chciałabym, żebyśmy spojrzeli na nią z nieco bardziej współczesnego punktu widzenia. Zapewne większość z Państwa ma już za sobą maturę z matematyki, a jeżeli nie, to zapewne za niedługo do tej matury będzie przystępowała. Jednym z podstawowych twierdzeń, które poznajemy przygotowując się do matury, jest twierdzenie sinusów. Twierdzenie sinusów opisuje nam zależności pomiędzy bokami i kątami w trójkącie. Jeżeli przyjmiemy oznaczenia, takie jak mamy tutaj na rysunku, wówczas twierdzenie sinusów mówi nam, że A do sinusa alfa ma się tak samo jak B do sinusa beta i C do sinusa gamma. I to jest właśnie twierdzenie sinusów. Współcześnie używamy tego twierdzenia w szkołach do rozwiązywania trójkątów. Czym jest rozwiązywanie trójkątów? Rozwiązywanie trójkątów polega na tym, że mając pewne wielkości opisujące trójkąt, musimy znaleźć pozostałe. Na przykład, mając długości trzech boków trójkąta, musimy wyznaczyć miarę kątów tego trójkąta. Albo tutaj mamy inną sytuację, mając w trójkącie dany jeden bok i drugi i kąt leżący między tymi, zawarty między tymi bokami, rozwiążemy ten trójkąt w momencie, gdy znajdziemy długość trzeciego boku oraz miarę dwóch pozostałych kątów. I sytuacja kolejna, bardzo podobna, znowu mamy dwa boki, ale tym razem mamy kąt dany naprzeciwko, leżący naprzeciwko dłuższego z tych boków. Ten trójkąt również rozwiążemy, gdy znajdziemy długość trzeciego boku, tego czarnego, oraz miary dwóch pozostałych kątów. I teraz chciałabym, żebyśmy sobie tak szybciutko przypomnieli, jak wykorzystując twierdzenie sinusów, można bardzo łatwo rozwiązać ten ostatni trójkąt. Prowadźmy sobie oznaczenia takie jak na rysunku. I teraz, korzystając z twierdzenia sinusów, możemy ułożyć zależność łączącą boki A, B oraz kąty leżące naprzeciwko tych boków. Zależność ta wygląda następująco. W tej zależności jedyną niewiadomą jest miara kąta beta. W związku z tym, rozwiązując to równanie, jesteśmy w stanie natychmiastowo wyznaczyć kąt beta. W tym momencie znamy już kąt alfa, bo był dany w treści zadania, znamy kąt beta, bo go przed chwilą wyliczyliśmy. Korzystając z twierdzenia, że suma miar kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, możemy bardzo prosto wyznaczyć miarę kąta gamma. I jedyne, co nam zostaje, aby rozwiązać ten trójkąt, to jest jeszcze znalezienie C. I po raz kolejny wykorzystujemy twierdzenie sinusów. Tym razem układamy na jego podstawie zależność pomiędzy bokami AC oraz sinusami kątów leżących naprzeciwko tych boków. I z tej zależności wyznaczamy C, bo C jest jedyną niewiadomą w tym równaniu. I trójkąt mamy rozwiązany. Czyli sprawa jest bardzo prosta. My rozwiązywaniem trójkątów zajmujemy się w szkole średniej. Rozwiązywaniem trójkątów zajmował się również Mikołaj Kopernik w De Revolutionibus. Ale Kopernik szedł krok dalej. Rozwiązywał trójkąty płaskie, a potem przechodził do rozwiązywania trójkątów sferycznych. Tak jak na kartce papieru trzy punkty wyznaczają nam trójkąt, tak również trzy punkty umieszczone na sferze wyznaczają nam trójkąt sferyczny. Czym są boki trójkąta sferycznego? Boki z trójkąta sferycznego są to łuki okręgów wielkich. Okrąg wielki, tutaj Państwu wskazuję jeden z okręgów wielkich, to jest okrąg znajdujący się na sferze, którego środkiem jest środek tej sfery. I bok AB jest łukiem leżącym właśnie na tym okręgu wielkim. Drugi bok trójkąta to jest łuk znajdujący się na drugim okręgu wielkim. No i trzeci bok to jest łuk znajdujący się na trzecim okręgu wielkim. Wiemy już, czym są boki trójkąta sferycznego. Miary boków wyznaczamy, określamy przy użyciu stopni bądź radianów. A czym są kąty trójkąta sferycznego? Kąty trójkąta sferycznego są to kąty przecięcia płaszczyzn przechodzących przez odpowiednie boki i środek naszej sfery. Jeżeli chcemy wyznaczyć miarę kąta beta, rysujemy płaszczyznę przechodzącą przez bok
AB naszego trójkąta i płaszczyzna ta musi przechodzić przez środek sfery. No i drugą płaszczyznę przechodzącą przez bok BC naszego trójkąta i ta płaszczyzna również musi przechodzić przez środek sfery. Kąt przecięcia tych dwóch płaszczyzn jest to kąt beta naszego trójkąta sferycznego. Mikołaj Kopernik, zabierając się za rozwiązywanie trójkątów sferycznych, najpierw sformułował i udowodnił twierdzenie sinusów właśnie dla trójkątów sferycznych. Ja tutaj po lewej stronie przypominam twierdzenie sinusów dla trójkątów płaskich, które wspomnieliśmy na samym początku. I tutaj mamy jego odpowiednik dla trójkątów sferycznych. Widzimy, że sama teza twierdzenia jest w jednym i drugim przypadku bardzo podobna. W miejscu, gdzie tutaj mieliśmy długości boków, tutaj mamy sinusy miar naszych boków. Mikołaj Kopernik w De Revolutionibus udowodnił twierdzenie sinusów i tutaj Państwu prezentuję dowód wraz z oryginalnym rysunkiem. Z tym, że Mikołaj Kopernik nie był pierwszą osobą, która to twierdzenie sformułowała, nie był też pierwszą osobą, która to twierdzenie udowodniła. Wcześniej zrobił to niejaki Regiomontanus, matematyk i astronom niemiecki. Z tym, że dowód Regiomontanusa był dużo dłuższy, bardziej skomplikowany i Mikołaj Kopernik tego dowodu nie znał. On sam od podstaw przeprowadził dowód twierdzenia sinusów dla trójkątów sferycznych. Ten dowód jest uważany przez matematyków, historyków matematyki, historyków nauki za wyjątkowo czytelny, jasny, można nawet powiedzieć finezyjny. I ten dowód jest jednym z największych odkryć naukowych w zakresie matematyki, których dokonał Mikołaj Kopernik. Dowód twierdzenia sinusów dla trójkątów sferycznych. Mikołaj Kopernik, rozwiązywanie trójkątów płaskich, rozwiązywanie trójkątów sferycznych umieścił w księdze pierwszej De Revolutionibus. Napisał tam tak. Dowodzenia, którymi będą się posługiwać prawie w całym dziele, dotyczą linii prostych i łuków oraz trójkątów płaskich i sferycznych. Czyli to, co powiedzieliśmy przed chwilą, to była baza merytoryczna, baza matematyczna, na której Mikołaj Kopernik oparł wszelkie rozważania w De Revolutionibus. Tę bazę matematyczną umieścił w trzech rozdziałach księgi pierwszej. W rozdziale 12, 13 i 14. Rozdział 12 zatytułował O cięciwach w kole. W tym rozdziale zajął się omówieniem zależności łączącej łuk okręgu, cięciwą z nim stowarzyszoną oraz kąt środkowy oparty na tym łuku. Ta relacja, opisanie tej relacji było mu potrzebne do przygotowania tablic, które dzisiaj nazwalibyśmy tablicami sinusów. Ale Mikołaj Kopernik pojęcia sinus w ogóle w De Revolutionibus nie używał. Posługiwał się dosyć długim sformułowaniem połowa cięciwy podwojonego łuku. I to tym sformułowaniem posługiwał się śladem Gebera, uczonego arabskiego, żyjącego w XII wieku. I teraz przyjrzyjmy się samemu temu sformułowaniu. Narysujmy okrąg jednostkowo, czyli okrąg o promieniu 1 i dowolny łuk na tym okręgu. Teraz ten łuk podwoimy i narysujemy cięciwę stowarzyszoną z podwojonym łukiem. To jest ta cięciwa, którą tutaj wskazuję kursorem. Połową tej cięciwy jest odcinek czerwony, zaznaczony linią ciągłą. I teraz jeżeli narysujemy kąt środkowy oparty na wyjściowym łuku, wówczas zauważamy, że ten czerwony odcinek narysowany ciągłą linią to jest nic innego jak sinus kąta alfa. A łuk w okręgu jednostkowym opartym na kącie alfa, czyli ten, ma taką samą miarę jak nasz kąt alfa. Czyli połowa cięciwy podwojonego łuku to nic innego jak sinus. Teraz te liczby, które mamy w tych tablicach są dosyć duże i wiąże się to z tym, jest to konsekwencją tego, że Mikołaj Kopernik w De Revolutionibus rozważał okręgi o bardzo dużym promieniu, o promieniu 10 do potęgi 5.
Czyli to było w rozdziale 12. Rozdział 13 i 14 zostały zatytułowane odpowiednio o bokach i kątach trójkątów płaskich prostoliniowych oraz o trójkątach sferycznych. I tutaj właśnie w tych dwóch rozdziałach Kopernik skupił się na rozwiązywaniu trójkątów płaskich i sferycznych. Rozważania umieszczone w tych trzech rozdziałach były w dużej mierze odtwórcze. Mikołaj Kopernik zasięgnął je z innych dzieł, innych traktatów. Pierwszym z nich, na którym się wzorował Kopernik, był to Almagest Ptolemeusza. Tutaj mamy kartę z wydania z 1515 roku. Almagest powstał około 150 roku naszej ery. Kopernik wzorował się również na epitomacie Regiomontanusa. Epitomat Regiomontanusa to był wyciąg z Almagestu Ptolemeusza. Kopernik wzorował się również na traktacie zatytułowanym o trójkątach wszelakich ksiąg pięcioro Regiomontanusa. I ten traktat jest bardzo ważny, bo ten traktat uznaje się za początek trygonometrii jako oddzielnej dziedziny matematyki. Wcześniej trygonometrię wykładano w ramach astronomii. Była ona, można powiedzieć, ożeniona z astronomią. Od tego traktatu trygonometrię zaczęto traktować jako oddzielną dziedzinę matematyki. Aż w końcu wzorował się Kopernik tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozwiązywanie trójkątów sferycznych, na astronomii Gebera, o którą wspomnieliśmy już chwilkę wcześniej. Czyli te zagadnienia umieszczone w tych trzech rozdziałach De Revolutionibus były w dużej mierze odtwórcze. Przypomnę, że tutaj dowód twierdzenia sinusów dla trójkątów sferycznych był odkryciem Mikołaja Kopernika, był jednym z jego największych odkryć. Matematyka umieszczona w tych rozdziałach okazała się być bardzo wartościowa dla ówczesnego świata naukowego. Po tym jak Tydeman Giza, biskup chełmiński, przygotowujący De Revolutionibus do druku, pokazał rękopis Joachimowi Retykowi, ten niezwłocznie wystosował list do Jerzego Hartmana w Norymberdze z prośbą o opublikowanie tych trzech rozdziałów trygonometrycznych. I stało się to finalnie w 1542 roku, a sam traktat został zatytułowany o bokach i kątach trójkątów, tak płaskich prostolinijnych, jak i kulistych. Książeczka bardzo pouczająca i użyteczna do zrozumienia wielu dowodów Ptolemeusza, jak również licznych innych, napisana przez znakomitego i uczonego męża, pana Mikołaja Kopernika Toruńczyka. Została ona wydrukowana, ta książeczka, w 1542 roku, czyli na rok przed wydaniem De Revolutionibus. Jak wiemy, samo De Revolutionibus powstało między 1515 a 1533 roku i ono właściwie było, zanim zostało wydrukowane, było dyskutowane w świecie naukowym. O De Revolutionibus, również o matematyce, która się tam znajduje. Mówiono w Rzymie. W 1536 roku kardynał Mikołaj Schönberg listownie zachęcał Kopernika do wydania dzieła De Revolutionibus. Mówiono o tym dziele w Wittenberdze, tam w latach 1538-1539 na tamtejszym uniwersytecie mówił o odkryciach Kopernika Filip Melanchthon. Filip Melanchthon to jest ten odpowiedzialny za zmianę programów nauczania realizowanych na uniwersytetach i w szkołach średnich i zwrócenie w nich większej uwagi właśnie na nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ale o odkryciach Kopernika mówiono też w Wiedniu czy w Norymberdze. O tym się mówiło. Tym żył świat naukowy. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, że matematyka Kopernika współcześnie wykładana jest, to znaczy rozwiązywanie trójkątów płaskich wykładane jest w szkołach średnich, a kiedyś w XVI wieku było to coś, czym żył świat naukowy. Chciałam Państwu też zwrócić uwagę na to, że współcześnie w programach nauczania nie mamy trygonometrii sferycznej, ale była ona wykładana w szkołach średnich na ziemiach polskich już od XVII wieku do początku wieku XX. Matematyka, trygonometria sferyczna Mikołaja Kopernika to też nie jest nic skomplikowanego i z tym również współcześni uczniowie, współcześni licealiści dobrze by sobie poradzili. Także mamy tutaj taki przeskok. Coś, co dla nas jest, można powiedzieć,
codziennością, albo jeżeli byśmy sobie usiedli do Revolutionibus i przeczytali część trygonometryczną, za chwilkę by się tą codziennością stało, było odkryciem, było czymś, czym żył świat naukowy w czasach Kopernika. Mikołaj Kopernik, jak z pewnością Państwo słyszeli, jest uważany również za jednego z ojców trygonometrii. I wiąże się to z tym, że z jego działaniami związanymi z funkcją trygonometryczną nazwaną sekansem. My współcześnie w szkołach średnich poznajemy cztery podstawowe funkcje trygonometryczne. Sinus, kosinus, tangens i kotangens. Ale kiedyś zajmowano się również sekansami. Sekans definiowano jako odwrotność kosinusa. Zajmowano się też kosekansami, była to odwrotność sinusa, ale też rozważano takie funkcje trygonometryczne jak sinus versus, kosinus versus czy eksekans. I my tutaj mamy te wszystkie funkcje trygonometryczne zdefiniowane w kole jednostkowym. I ten odcinek odpowiada sekansowi. I właśnie z sekansami wiążą się dwie kolejne ważne rzeczy. Około 1500 roku odręczny zapis funkcji sekans dokonany przez Mikołaja Kopernika właśnie w tym czasie jest najstarszym świadectwem użycia funkcji sekans w matematyce. Przypomnę, stało się to około 1500 roku. Pierwszy zapis funkcji sekans w matematyce. Około 1520 roku Mikołaj Kopernik przygotował tablice sekansów. Umieścił je ręcznie pomiędzy kolumnami tablic tangensów znajdującymi się w tabula secunda regiomontanusa. Są to pierwsze tablice sekansów historii. Później te tablice zostały wydrukowane przez Joachima Retyka w Canon Doctrina Triangolum w 1551 roku. I tutaj Joachim Retyk zaznaczył, że podaje te tablice sekansów śladem właśnie Kopernika. I właśnie ze względu na te odkrycia związane z sekansami Mikołaj Kopernik uważany jest za jednego z ojców trygonometrii. Drugim ojcem trygonometrii jest wspomniany przez nas dzisiaj kilkukrotnie regiomontanus. I teraz to są najważniejsze odkrycia matematyczne Kopernika, ale mówiąc o jego matematyce nie sposób nie wspomnieć o twierdzeniu, które zostało nazwane jego imieniem. O twierdzeniu Kopernika. Twierdzenie Kopernika stanowi, że jeżeli mamy okrąg i drugi, jeden duży i drugi okrąg mniejszy, o średnicy dwa razy mniejszej niż ten wyjściowy, okrąg mniejszy umieszczony jest w tym dużym i jest do niego styczny wewnętrznie oraz okrąg mniejszy, czyli ten w naszym przypadku czerwony, porusza się bez poślizgu po wewnątrz okręgu dużego, wówczas dowolny, lecz ustalony punkt okręgu małego, tutaj ja ten dowolny, lecz ustalony punkt oznaczyłam H, porusza się po odcinku będącym średnicą okręgu dużego. I ja chciałabym teraz, żebyśmy sobie przyjrzeli się dokładniej temu twierdzeniu. Mamy okrąg duży czarny, mamy okrąg mały czerwony, na którym zaznaczony jest punkt H i będziemy obserwowali, po jakim torze porusza się ten punkt. Ja tutaj jeszcze przygotowując konstrukcję narysowałam sobie pomocniczo okrąg niebieski i po tym okręgu będzie poruszał się środek okręgu czerwonego. No i przesuwamy sobie okrąg czerwony, idziemy i widzimy, że H porusza się w następujący sposób. Sprawdźmy, czy faktycznie jest to średnica dużego okręgu. Zaznaczam sobie opcję śladu punktu H i przesuwam nasz okrąg. Faktycznie punkt H porusza się po średnicy dużego okręgu. I to jest właśnie twierdzenie Kopernika.
Pomimo, że twierdzenie to zostało nazwane twierdzeniem Kopernika, Kopernik wcale nie był pierwszą osobą, która to twierdzenie sformułowała. Zrobił to około 461 roku Proklos w swoim komentarzu do Księgi Pierwszej Elementów Euklidesa. Później to samo twierdzenie zostało jeszcze raz odkryte w XIII wieku i później jeszcze raz do niego wrócił Mikołaj Kopernik. W związku z tym twierdzenie to zostało nazwane nazwiskiem Kopernika nie dlatego, że Kopernik był pierwszą osobą, która to twierdzenie sformułowała, ale był pierwszą osobą, która to twierdzenie rozpropagowała na szeroką skalę. Dzięki niemu to twierdzenie zostało zauważone w świecie naukowym. Proszę Państwa, na tym chciałabym zakończyć omawianie matematyki Mikołaja Kopernika. Celem mojego referatu było dzisiaj pokazanie Państwu, że matematyka Kopernika nie jest wcale niczym strasznym. Jest to coś, z czym moglibyśmy sobie poradzić wszyscy, z czym mógłby sobie poradzić dzisiejszy maturzysta. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żeby sobie zerknąć do De Revolutionibus i zobaczyć, jak Mikołaj Kopernik rozwiązywał trójkąty sferyczne. I na tym dzisiaj chciałabym skończyć referat. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia.